I mam. W końcu znalazłem. Uszanowanko, moi drodzy. Zdarza mi się odłożyć słuchawki, które służą mi do wygłuszenia. Oraz bardzo fajna opcja, żeby sobie posłuchać przez to też i muzyki. Ale zdarza mi się, żeby odłożyć te słuchawki w miejscu, gdzie one nie powinny być. Wiem, co zrobimy. Ja już wylosowałem sobie fragment, z czego będziemy robić. To jest również dalej pręd 10 na 10 mm. Zaraz zmierzymy, albo gdzieś w opisie dam, ile on ma centymetrów, tak żeby mniej więcej pi razy oko można było zobaczyć, z jakiej długości ja zrobiłem haczyk właśnie na te słuchawki. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco. Wiesz, jak tak sobie przykładam, to jest trochę zapasu materiału, ale zrobimy pod wymiar. Nie będziemy robić tutaj na oko. Szerokość tego haczyka będzie pod wymiar właśnie pałąku na słuchawki. Zapalam kuźnię i zabieramy się do roboty. Ten kawałeczek, który tutaj mamy, 11 cm. Pałąk, który potrzebujemy, ma 5 cm szerokości. Zaznaczymy sobie na kowadle tutaj 5 cm do brzegu.
chwilę, tak. I mamy tutaj przynajmniej te 5 cm. Mamy tutaj przynajmniej 5 cm na tej długości, ta, która nas interesuje. A otwory standardowo. Zrobimy sobie zagłębienie przebijaczkiem uformowanym pod kuleczkę. W miarę się spisuje. Mamy, będziemy zaraz prostować, ale to spokojnie. Mamy dwa otworki. Ostatnie poprawione. Jakieś małe zdobienia. Thank you.
cyk. I dzięki temu udało nam się zrobić haczyk, na którym bez problemu zamontujemy właśnie słuchawki i w ten sposób nie będę musiał już szukać kilku minut, czasami kilkunastu minut słuchawek. Idziemy zamontować na naszą deseczkę i widzimy się za chwileczkę. Zobaczymy, jak to wyglądają z powieszonymi słuchawkami. I oto w ten sposób zawsze na wejściu od kuźni będę miał i słuchawki, i fartuch w jednym miejscu. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku. Ciekawe, na co tym razem wpadnę, żeby zrobić właśnie z tych złomków. Trzymajcie się, cześć.